Mocny chorąży Maciej, lamentowicz, Thank you.
Ten też tak na luzie lejechał. Spali.
This is one of the very few occasions for him to join the side of this wonderful public before running up his engines again. Watch out now!
że dzisiejszy pokaz jest wyjątkowy. Zespół w składzie 8 samolotów wykonuje pętlę. Pętla została wykonana w formacji Jana. A ja w dzisiejszym przedstawieniu chciałbym zaprezentować naszych pilotów. Lider formacji, kapitan pilot Dariusz Stachurski. Lewoskrzydłowy, kapitan pilot Michał Czerwiec. Prawoskrzydłowy, major pilot Zbigniew Kostyna. Solista, kapitan pilot Dariusz Stańczyk. Drugi lewoskrzydłowy, kapitan pilot Krzysztof Kidacki. I jeszcze jedna pętla formacji Wianę. W tym momencie następuje zmiana ugrupowania. Jeszcze raz proszę Państwa, z tak wspaniałą publicznością zespół Orlini strzela! Drodzy Państwo, to naprawdę wielkie wyzwanie na pilota. Cała siła nośna wytwarzona jest w kadłubie. I kolejna pętla. Tym razem składuje 7 samolotów. Kaskada! Wykonuje beczkę, po czym kontynuuje drugą połówkę pędli. Figurę to zespołu się zespołu nazwali Awala. Figura Hopper. Radomska szkoła latania zespołowego nie ma sobie równych strat. Spoterzy na pewno mają wycelowane swoje szkiełka, a ja nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział raz, dwa, trzy, zdjęcie! Serduch! Zobaczymy. Jak Państwo myślą, co? Serce! Serce to... Wykonanie nią bardzo synchro. I uwaga, 3, 2, 1, zdjęcia! Kapitana Paciorzuka zaskakał w locie odwróconym prowadzi pierwszy kapitan Dariusz Stachurski, drugi kapitan Michał Czerwiec, trzeci major Zbigniew Kosterna, czwarty kapitan Michał Anielagi, piąty i rozpitego zaróża dla tak wspaniałej publiczności. Brawa, pochodzimy wielkie brawa. This is our 3G factor maneuver. Gains altitude. What was performing a mix of two common aerobatics. After looking at a starting with 250 nose speed, 60 degrees nose up. Once at the top, right foot and sit at 45 degrees in the opposite direction. Possible speed, only 100 knots in
like being dropped down from the backside of the Spartan for a tactical operation. Piloci lecą w grupowaniu w łabądź, prezentując Państwu nasze narodowe barwy. Na grudzie i powitajmy pilotom biało-czerwonych dyskusji. Imelman w lewo, ze zmianą kierunku o 90 stopni. Proszę zwrócić uwagę na koordynację czynności poszczególnych członków zespołu. Przeciążenie w tej figurze przechodziło do plus 6. Zatem poza wysiłkiem związanym z utrzymaniem miejsca w ugrupowaniu, każdy pilot musi walczyć z faktem, że jego ciało waży sześciokrotnie więcej niż na ziemi. Teraz lider rozwiązał formatu. Po różnych promieniach względem prowadzącego. Piloci boją się zdroją, aby utrzymać ugrupowanie i zaprezentować się przed Państwem najlepiej, jak tylko potrafią. Na wymuszenie celem wykonania akcentowanej męczki. Proszę się patrzeć, grałe sezony śmierci samolotami szczytu. To niesamowite, naprawdę niesamowite, że samoloty nie mają. Zawadzają u siebie i jeden leci coś po wyższu. Jeszcze w tym roku to miało być wybrane, a nie to zabija. A nie, powiedz, chciałbyś teraz się na samolocie razem z solistą. Mateusz, szczerze? Cieszę się, że siedzę teraz na ziemi i mogę Państwu o tym opowiedzieć. Na kapitana popiera działa bezwzględna siła grawitacji. Jego ciało poddawane jest ciągłemu ujemnemu przeciążeniu, sięgającemu minus 4. Ujemne przeciążenie próbuje wtłoczyć krew z całego ciała do głowy pilota. W takiej sytuacji wykonuje ruch odwrócony, a wspomaga go dowódca Major Czerwiński. Biało-czerwone linie, biało-czerwone serce. Specjalnie dla was. Jakie plany na rok? Bardziej zasadniczy ten pierwszy sukces w życiu. Proszę Państwa, absolutna jednoczesność wykonania manewru. Przed Państwem zespół biało-czerwone iskry. Thank you.
możliwe. Czołują przed nami po swoim wspaniałym pokazie biało-czerwone iskry. A w pierwszym samolocie major Tomasz Czerwiński. Podczas II wojny światowej, ale ich konstrukcja była na tyle ponadczasowa, że w krajach południowoamerykańskich pozostała w służbie do 65 roku życia. Ja może pozwolę sobie przekazać szybciutko złożą informację. Fosy skoro ten obsesji ma 6.